wskazując, że ciebie ona nie dotyczy. Tak więc kapitan Sapenko, nie ten charkowski stolarz czekista, który zasłynął w 18 roku rozstrzelaniami, gmeraniem szablą w brzuchu, łamaniem goleni, rozbijaniem głów odważnikami i przypalaniem ciała, ale może jakiś jego krewny. Nieszczęśliwym przypadkiem pojął z miłości za żonę niejaką kochańską, repatriankę z Chin, z KWZD. I nagle jeszcze przed narodzinami potoku dowiedział się, że ludzie z KWZD mają być wyaresztowani. Był on w tym okresie naczelnikiem oddziału operacyjnego w archangielskim GPU. Zdecydował się, nie tracąc ani chwili, aresztował ukochaną żonę. Nawet nie za to, że była z KWZD. Skombinował jakąś inną przyczynę. Nie tylko, że ocalał sam, ale dostał awans. Został naczelnikiem NKWD w Tomsku. Potoki rodziły się na zasadzie jakiegoś tajemniczego prawa rotacji kadr w organach. Periodycznie poświęcano jakąś małą ich część, aby pozostali mogli chodzić w aureoli czystości. Organy musiały zmieniać kadry częściej niż na to pozwalała zwykła zmiana pokoleń. Ławice gebistów musiały iść do sieci tak samo bezapelacyjnie, jak giną jesiotry na porochach rzecznych, po to, aby narybek mógł zająć ich miejsce. Prawo to było dobrze widoczne dla każdego, kto zachował górną strefę władz umysłowych, ale sami błękitni ani rusz nie chcieli tego prawa uznać i jego skutków przewidzieć. Królowie organów, tuzy organów i nawet sami ich ministrowie w oznaczonym dniu i zapisanej w gwiazdach godzinie kładli głowy pod ostrze własnej gilotyny. Jedną ławicę pociągnął za sobą Jagoda. Chyba sporo tych sławnych działaczy, których jeszcze będziemy podziwiać przy omawianiu sprawy kanału Białomorskiego, trafiło do tej ławicy, a ich nazwiska trzeba było później wykreślać z poematów. Drugą ławicę wkrótce potem poprowadził Jeżow, którego panowanie niezbyt długo trwało. Niektórzy z najwaleczniejszych rycerzy roku 1937 zginęli w tym prądzie. Ale nie trzeba przesadzać, wcale nie wszyscy najlepsi. Samego Jeżowa w śledztwie bito, wygląd miał żałosny. Osierocony został przez te aresztowania także sam Gułag. Na przykład razem z Jeżowem wsadzono naczelnika działu finansowego Gułagu i naczelnika zarządu sanitarnego Gułagu i naczelnika Wochry Gułagu. Wochr to była uzbrojona ochrona, dawniej wewnętrzna ochrona republiki. I nawet naczelnika działu operacyjnego Gułagu, a więc zwierzchnika wszystkich obozowych kumów. A później ruszyła ławica Berii. A okazały czelny Abakumow potknął się jeszcze przedtem oddzielnie. Historycy organów, jeżeli archiwa nie spłoną, opowiedzą nam to kiedyś krok po kroku z cyframi, ze wszystkimi pełnymi blasku nazwiskami. A ja tutaj tylko odrobinę o historii Rjumina i Abakumowa, którą przypadkiem poznałem. Nie będę tu powtarzać tego, co udało mi się o nich powiedzieć w innym miejscu. Wywyższony przez Abakumowa, tegoż Abakumowa najbliższy powiernik, Rjumin, w końcu 1952 roku przybiegł do niego z sensacyjną wiadomością. Lekarz, profesor Ettinger, przyznał się do świadomie błędnego leczenia w celu spowodowania przedwczesnej śmierci Żdanowa i Szczerbakowa. Abakumow nie uwierzył. Po prostu znał sekrety tej kuchni i doszedł do wniosku, że Rjumin za bardzo przesadził. A Rjumin lepiej się orientował, czego chce Stalin. Dla kontroli tegoż wieczoru przeprowadzili obaj przesłuchanie Ettingera metodą krzyżowanych pytań i wyciągnęli z niego dwa różne wnioski. Abakumow, że nie ma żadnej sprawy lekarzy. Rjumin, że właśnie jest. Rano miano to sprawdzić jeszcze raz. Ale w zgodzie z tradycją czarów panującą w nocnej instytucji, Ettinger tej samej nocy umarł. Rankiem Rjumin ponad głową Abakumowa i wcale go nie informując, zadzwonił do KC, prosząc o audiencję u Stalina. Myślę, że nie to było jego najśmielszym posunięciem.
Krok, po którym ryzykował już głową, wykonał poprzedniego dnia, gdy zdecydował się być innego zdania niż Abakumow i być może zabić w nocy Ettingera. Ale kto przeniknie tajemnicę tych dworów? A może był już wcześniej w kontakcie ze Stalinem? Stalin przyjął Riumina, nadał bieg sprawie lekarzy. Abakumowa zaś aresztował. Dalej Riumin prowadził już sprawę lekarzy jakby samodzielnie i chyba nawet wbrew samemu Berii. Istnieją poszlaki, że przed śmiercią Stalina Beria już był zagrożony i może dlatego Stalin został usunięty. Jednym z pierwszych kroków nowego kierownictwa było anulowanie sprawy lekarzy. Został wtedy aresztowany Riumin jeszcze za Berii, ale Abakumowa nie zwolniono. Na Łubiance zaczęto wprowadzać nowe porządki i po raz pierwszy w jej historii próg jej przekroczył prokurator Terechow. Riumin wił się uniżenie. Nie jestem winien, niepotrzebnie tu siedzę. Prosił o przesłuchanie. Swoim zwyczajem ssał miętówkę i gdy Terechow zwrócił mu uwagę, że wypluł cukierek na dłoń, ach, przepraszam. Abakumow zaś, jak to już pisaliśmy, roześmiał się. Mistyfikacja. Terechow okazał mu upoważnienie do kontroli więzienia wewnętrznego MGB. Można zrobić 500 takich świstków, zbył go Abakumow. Bolało go najbardziej jako patriotę resortu nawet nie to, że siedzi, tylko że czynione są próby ograniczenia organów, które nie powinny nikomu być podporządkowane. W lipcu 1953 roku odbył się w Moskwie sąd nad Riuminem i rozstrzelano go. Abakumow zaś dalej siedział. Podczas przesłuchania mówił Terechowowi: masz ładne oczy, nawet za bardzo. Żal mi cię będzie rozstrzeliwać. Odczep się od mojej sprawy. Odczep się po dobremu. W ogóle Terechow to człowiek o nietuzinkowej sile woli i śmiałości. Do sądzenia czołowych stalinowców w chwiejnej sytuacji konieczne były takie zalety. Ale chyba także bardzo bystry. Gdyby reformy Chruszczowa były bardziej konsekwentne, Terechow mógł przy ich realizacji odegrać znaczną rolę. Tak oto nie zdążą się u nas ukształtować postacie historycznych działaczy. Pewnego razu Terechow wezwał Abakumowa i dał do przeczytania gazetę z wiadomością o zdemaskowaniu Berii. Przeczytał on komunikat, nie mrugnąwszy nawet okiem, przewrócił stronicę i zaczął czytać wiadomości sportowe. Innym razem, gdy przy przesłuchaniu obecny był gebista wysokiej rangi, niedawno jeszcze jego podwładny, Abakumow zapytał go: jak mogliście dopuścić do tego, żeby śledztwo w sprawie Berii prowadziło nie MGB, tylko prokuratura? Moliło go wciąż to samo. I ty wierzysz, że mnie, ministra bezpieczeństwa, oddadzą pod sąd? Owszem, no to wkładaj cylinder. Organy są skończone. Oczywiście zbyt mrocznie wyobrażał sobie przyszłość, czego to wymagać od feldjegra bez wykształcenia. Nie sądu bał się Abakumow. Siedząc na Łubiance, bał się tylko, że zostanie otruty. Widać, że był nieodrodnym synem organów. Odmówił całkowicie żywienia się więziennym wiktem i jadał tylko jajka kupowane w kantynie. Tu też nie starczyło mu wyobraźni technicznej. Myślał, że jajek nie można zatruć. Z arcybogatej łubiańskiej biblioteki wypożyczał wyłącznie książki Stalina, który go kazał zamknąć. No, to już było raczej demonstracją albo wynikiem przekonania, że zwolennicy Stalina muszą w końcu wziąć górę. Przesiedział w ten sposób 2 lata. Dlaczego nie został w końcu wypuszczony? Nie jest to naiwne pytanie. Jeśli zastosować tu miarę zbrodni przeciw ludzkości, to Abakumow był we krwi po czubek głowy, ale przecież nie on jeden. Tamtym zaś nic się nie stało. Tu też jest pewien sekret. Krążyła głucha wieść, że to on swojego czasu osobiście znęcał się nad Lubą Siedych, synową Chruszczowa, żoną starszego jego syna, zesłanego za czasów Stalina do karnego batalionu, gdzie dosięgła go śmierć. Dlatego to posłany za kraty przez Stalina sądzony był za czasów Chruszczowa w Leningradzie i 18 grudnia 1954 roku został rozstrzelany. A trapił się niepotrzebnie.
organy przez to jeszcze nie zmarniały. I na koniec jeszcze jedna z jego dygnitarskich fantazji. Razem z naczelnikiem swojej ochrony, Kuźniecowem, przebierał się po cywilnemu, przemierzał Moskwę na piechotę i rozdawał komu chciał datki z funduszów operacyjnych czeki. Czy nie pachnie to staroruskim obyczajem rozdawania jałmużny dla poratowania grzesznej duszy? Ale jak głosi mądrość ludowa, mów na wilka, przemów też i za wilkiem. Skąd się wśród nas wzięło to wilcze plemię? Czy nie naszego onochowu? Czy nie naszej krwi? A więc, aby nie nazbyt już się chełpić niepokalanymi szatami cnoty, trzeba, aby każdy z nas zadał sobie pytanie, gdyby życie moje inaczej się złożyło, czy nie stałbym się ja sam takim oprawcą? Straszne to pytanie, jeśli chcesz odpowiedzieć na nie uczciwie. Wspominam trzeci rok moich studiów uniwersyteckich, jesień 1938 roku. Wzywają nas chłopców z Komsomołu do rejkomu organizacji raz, drugi, trzeci. Tam prawie nie pytając o zgodę, dają do wypełnienia ankiety. Dość już tych waszych fizyk i chemii. Ojczyzna ma pilniejszą potrzebę. Chcę, abyście poszli do szkół NKWD. Przecież to zawsze tak się mówi, że nie ktoś tam czegoś wymaga, tylko sama ojczyzna, a w jej imieniu przemawia i wszystko lepiej wie jakaś sobie gruba ryba. Rok wcześniej tenże rejkom werbował nas do szkół lotniczych. Wtedy też wykręcaliśmy się, ale nie tak stanowczo jak tym razem. Po upływie ćwierci stulecia powiedzą nam teraz, no chyba przecież wiedzieliście, jak dookoła wrę od aresztowań, jak dręczą ludzi w więzieniach i w jakie błoto was wciągają. Nie? Przecież suki śmigały po nocach, a myśmy byli właśnie ci dzienni, ze sztandarami. Skąd mieliśmy wiedzieć o aresztach? Dlaczego mieliśmy sobie nimi zaprzątać głowy? Że zmieniono cały garnitur okręgowych dygnitarzy? To było dla nas zupełnie obojętne. Wsadzono dwóch, trzech profesorów. No to co? To z nimi nie chodziliśmy na tańce. A egzaminy teraz pójdą jeszcze łatwiej. My, dwudziestoletni, kroczyliśmy w kolumnie marszowej rówieśników października. I jak należy się rówieśnikom, otwierała się przed nami jasna przyszłość. Niełatwo określić ten wewnętrzny, niepoparty żadnymi argumentami szkopuł, który nie pozwalał nam zgodzić się na pójście do szkoły NKWD. Na pewno nie brało się to z kursu materializmu historycznego, który przeszliśmy. Wynikało z niego jasno, że walka z wrogiem wewnętrznym to gorąca linia frontu, to honorowe zadania. Opór przeczył też naszej osobistej korzyści. Prowincjonalny uniwersytet w tym okresie niczego nie mógł nam obiecać, prócz wiejskiej szkoły w głuchej okolicy i skąpej pensji. Uczelnie NKWD dawały perspektywę specprzydziałów i podwójnych, potrójnych zarobków. To, co czuliśmy, nie znajdowało wyrazu w słowach, a gdyby znalazło, to strach nie pozwalał tego powiedzieć innym. Opór czuło się jakby nie w głowie, tylko w piersi. Mogą ci ze wszystkich stron krzyczeć, tak trzeba. Twoja głowa też powtarza, tak trzeba. Ale coś ci się w piersi jeży. Nie chcę. Odrzuca mnie od tego. Już tam beze mnie sobie radźcie. Ja się nie bawię. To szło z bardzo daleka. Chyba jeszcze od Lermontowa. To przyszło z tych dziesięcioleci rosyjskiego życia, kiedy porządny człowiek głośno i otwarcie twierdził, że nie ma służby gorszej i obrzydliwszej niż żandarmska. Nie, sięgnijmy głębiej. Nie zdając sobie z tego sprawy, naszymi miedziakami i groszakami spłacaliśmy resztę z tych rozmiennych pradziadowskich dukatów. Wykupywaliśmy się od wspomnienia tych czasów, w których moralność nie uchodziła jeszcze za rzecz względną, a dobro i zło rozróżniano po prostu sercem. Mimo to ten i ów z naszych dał się wtedy zwerbować. Myślę, że gdyby nacisnęli bardzo mocno, to wszystkich nas by wtedy ułamali. Więc wyobraźmy sobie teraz, gdybym w momencie wybuchu wojny miał już swoje oficerskie kubiki na błękitnych patkach na kołnierzu, co by ze mnie wyszło? Można oczywiście teraz sobie wmawiać, że moja zapalczywość doprowadziłaby do wybuchu,
że wdałbym się w spór i trzasnął drzwiami. Ale leżąc na więziennych narach, zacząłem pewnego dnia wspominać codzienny bieg mojej oficerskiej kariery i zdjęła mnie zgroza. Trafiłem do korpusu oficerskiego nie wprost z ławy studenckiej, zaczadziały od całkowania, ale przedtem pół roku spędziłem w twardej służbie żołnierskiej i zdawało się, że na własnej skórze dobrze zrozumiałem, co to znaczy wciągnąć brzuch i być zawsze gotowym do spełnienia każdego rozkazu ludzi, może nawet mniej od ciebie wartych. A później jeszcze pół roku ganiali człowieka na kursach oficerskich. Więc jak? Czy już na zawsze zapamiętałem, jak gorzka jest służba żołnierska, jak człowiek marznie, jak się skóra strzępi? Nie. Przyczepili na pociechę dwie gwiazdki do epoletów, potem trzecią, czwartą. I wszystko zapomniałem. Czy zachowałem chociaż studenckie zamiłowanie do swobody? Ależ nigdy go u nas nie było. Mieliśmy zamiłowanie do marszu, do stania na baczność. Dobrze pamiętam, że właśnie na kursach oficerskich poznałem radość uproszczenia. Być wojskowym, a więc nie zastanawiać się. Była to radość zjednoczenia z tymi, którzy żyją jak inni, tak jak to jest przyjęte w naszym środowisku wojskowym. Radość zapomnienia o duchowych subtelnościach znanych od dzieciństwa. Na kursach wciąż byliśmy głodni. Rozglądaliśmy się za dodatkowym kęsem. Zazdrośnie patrzyliśmy sobie na palce, czy się co komu udało zdobyć. Najbardziej baliśmy się wylania przed terminem. Wysyłano takich pod Stalingrad. Uczono zaś nas jak młode zwierzęta, żeby wpoić jak najwięcej złości, żebyśmy później bardzo chcieli odegrać się na kimkolwiek. Nie mieliśmy dosyć snu i mimo to potrafili pojedynczym elewom kazać już po apelu odbywać na komendę sierżanta ćwiczenia z musztry za karę. Albo w nocy zrywano z pościeli cały pluton i stawiano na baczność dookoła jednego nieoczyszczonego buta. Uwaga, ten podlec ma zabrać się do pucowania i póki nie będzie połysku, dopóty będziecie tu stać. Czekając w zapamiętaniu na kubiki, ćwiczyliśmy tymczasem tygrysi oficerski krok i metalowy ton komend. I wreszcie przykręcono nam te kubiki. Już po jakimś miesiącu, formując na tyłach swoją baterię, zmusiłem mojego niewydarzonego żołnierzyka Berbyniewa do ćwiczeń marszowych po apelu na komendę sierżanta Mietkina, który nie bardzo lubił mnie słuchać. Zapomniałem o tym. Całkiem po prostu zapomniałem o tym w miarę upływu lat. Teraz dopiero to sobie przypominam, siedząc nad kartką. Jakiś stary pułkownik przy zupełnie przypadkowej kontroli wezwał mnie do siebie i zawstydził. A ja, mając już za sobą uniwersytet, usprawiedliwiałem się, że nas tak na kursach uczyli. To znaczy, o jakich tam ogólnoludzkich względach może być mowa, skoro jesteśmy w armii? A już tym bardziej w organach. Serce obrasta pychą, jak świnia sadłem. Rzuciłem podwładnym nieodwołalne rozkazy, przekonany, że lepszych w ogóle być nie może. Nawet na froncie, gdzie wszystkich nas zdawałoby się równała śmierć, władza, jaką posiadałem, rychło mnie przekonała, że jestem człowiekiem wyższego gatunku. Siedząc, wysłuchiwałem ich stojących na baczność. Przerywałem im w pół słowa, pouczałem. Ojcom i dziadkom mówiłem ty. Oni do mnie zwracali się rzecz jasna per wy. Posyłałem ich pod kulę, aby łączyć zerwane druty telefoniczne, żeby tylko zwierzchność nie musiała robić mi wymówek. Andrejaszyn w ten sposób zginął. Jadłem swoje oficerskie masło z herbatnikami, nie zastanawiając się, dlaczego mnie się ono należy, a żołnierzom nie. I oczywiście mieliśmy na dwóch służącego, elegancko zwało się go ordynansem, któremu sprawiałem wciąż nowe kłopoty, popędzałem, żeby dbał o moją osobę i żeby gotował mi co innego niż jedli żołnierze. A przecież łubiańscy oficerowie śledczy nie mają ordynansów. Tego nie można im zarzucić. Kazałem żołnierzom trudzić się,
kopać dla mnie osobne ziemianki na każdym postoju i szalować je tymi grubszymi okrąglakami, żeby mi było wygodnie i bezpiecznie. Chwileczkę, też nawet odwach bywał w mojej baterii, owszem. A jakiż mógł być w lesie? Też jamka, no może lepsza od grochowickiej dywizyjnej, bo kryta i należała się żołnierska racja dzienna, a siedział tam Wiuszkow za to, że koń mu zginął i Popkow za złe obchodzenie się z karabinem. Ale pozwólcie, przypominam sobie jeszcze więcej. Uszyli mi chłopcy mapnik z niemieckiej skóry. Nie ludzkiej, nie. Z siedzenia samochodowego. Ale brak było paska do niego, co mnie gniewało. Wtem nawinął się jakiś partyzancki komisarz z miejscowego rejkomu z takim właśnie paskiem i zaraz mu go zabrali dla mnie. Armia, to my jesteśmy ważniejsi. Pamiętacie Sienczenkę, tego agenta operacyjnego? No, wreszcie żal mi było nawet tej mojej czerwonej, zdobycznej papierośnicy. Dlatego to zapamiętałem, jak mi ją odbierano. Oto, co robią z człowieka epolety. I gdzie się podziały te babcine pouczenia przed świętym obrazkiem? I gdzie te pionierskie marzenia o przyszłej świętej równości? I kiedy na punkcie dowodzenia u Kombryga agenci Smiersza zerwali ze mnie te przeklęte epolety i zabrali pas i popychali, żeby prędzej wpakować mnie do auta, więc nawet w chwili, gdy życie mi się łamało, tym byłem najbardziej dotknięty, że będę musiał, tak jak jestem zdegradowany, przejść przez pokój telefonistów, toć szeregowcy nie powinni mnie widzieć w takim stanie. Na drugi dzień po areszcie zaczęła się moja piesza Władimirka, szosa Moskwa-Włodzimierz, którą szli na Sybir, wysyłani etapem skazańcy za carskich czasów. Z kontrwywiadu armii do kontrwywiadu frontu wyprawiano etapem kolejny połów. Od Ostrudy do Brodnicy maszerowaliśmy na piechotę. Kiedy wyprowadzono mnie z karceru i kazano stanąć w szeregu, stało już tam 7 aresztantów, 3,5 pary. Zobaczyłem ich plecy. 6 z nich nosiło wytarte, dobrze doświadczone przez los, rosyjskie płaszcze wojskowe z wymalowanymi na grzbiecie niezmywalną białą farbą dużymi literami SU. Znaczyło to Soviet Union. Już znałem ten znak. Nieraz widywałem go na plecach Rosjan, jeńców wojennych, którzy smutni i jakby pełni winy człapali na spotkanie własnej armii, co ich wyzwoliła. Wyzwolono ich, ale nie było wzajemnej radości w tym wyzwoleniu. Współobywatele zerkali na nich z miną posępniejszą niż na Niemców, a na niedalekim zapleczu czekało ich tylko jedno – więzienie. 7 aresztant był Niemcem, cywilem. Nosił czarny garnitur z kamizelką, czarne palto i czarny kapelusz. Przekroczył już 50, był wysoki, wypielęgnowany o białej twarzy i znać po niej było, że karmił się bielutkim chlebem. Postawiono mnie w 4 parze i sierżant Tatar, naczelnik konwoju, skinął na mnie, abym wziął swoją walizkę, już opieczętowaną i czekającą z boku. W tej walizce były moje oficerskie rzeczy i wszystkie zapisane papiery znalezione przy mnie, które służyć miały do zasądzenia mnie. Zaraz, co z tą walizką? Jak to? Ten sierżant chciał, żebym ja, oficer, niósł walizkę? To znaczy tę dużą i ciężką rzecz, właściwie zabronioną przez nowy regulamin służby garnizonowej, a obok 6 szeregowych miałoby maszerować z pustymi rękoma? I razem z nimi przedstawiciel pokonanego narodu? Nie wyjaśniłem sierżantowi wszystkich tych zawiłości, tylko powiedziałem, jestem oficerem, niech niesie ten Niemiec. Nikt z aresztantów nie odwrócił głowy w moją stronę. Nie wolno było się odwracać. Tylko sąsiad z mojej pary, także SU, popatrzył na mnie ze zdziwieniem, kiedy rozstawali się z naszą armią, jeszcze w niej inny duch panował. A sierżant kontrwywiadu wcale się nie zdziwił. Chociaż w jego oczach oczywiście już nie byłem oficerem, ale wyszkoleni byliśmy jednakowo. Zawołał Bogu ducha winnego Niemca i kazał mu wziąć walizkę. Chociaż cywil nic nie zrozumiał z naszej rozmowy.
wszyscy pozostali założyli ręce do tyłu. Nikt z jeńców nie miał nawet żadnego worka. Poszli na wojnę z pustymi rękoma, z tak samo pustymi wracali do kraju. I nasza kolumna, złożona z czterech par, ruszyła w drogę. Rozmowy z konwojem nie były przewidziane. Rozmowy między sobą były surowo zabronione i w marszu, i na postojach, i podczas noclegów. Byliśmy więźniami śledczymi i powinniśmy byli maszerować tak, jakby dzieliły nas niewidzialne przepierzenia, jakbyśmy byli zduszeni ścianami celi dla każdego oddzielnej. Pora była zmienna, wczesnowiosenna. To snuły się w odniste mgły i rzadkie błocko melancholijnie chlupało pod naszymi butami, nawet na bitej drodze. To znowu niebo się przecierało i łagodnie żółtawe, niepewne jeszcze swojej mocy słońce grzało suche już prawie pagórki, ukazując nam z całą przejrzystością świat, który mieliśmy porzucić. To znów nadlatywał nieprzyjazny wiatr. Wyszarpywał z czarnych chmur śnieg, chyba wcale nie biały, i z zimną zawziętością ciskał go w twarze, na grzbiety, pod nogi, mocząc nasze płaszcze i onuce. Sześć grzbietów przed oczyma. Wciąż te sześć grzbietów. Było dość czasu na dobre przypatrzenie się koślawym, szkaradnym piętnom SU i czarnemu, wyświechtanemu aksamitowi na kołnierzu Niemca. Było dość czasu także na przemyślenie przeszłości i zastanowienie się nad chwilą obecną. A ja nie mogłem. Już dostałem pałą w łeb, a wciąż nie mogłem zdobyć się na zastanowienie. Sześć grzbietów. Ani pochwały, ani potępienia nie znajdowałem w ich miarowym kołysaniu. Niemiec wkrótce się zmęczył. Przekładał walizkę z ręki do ręki, brał się za serce, dawał znaki konwojentom, że nie może nieść dłużej. I wówczas jego sąsiad z pary, jeniec, który Bóg wie czego doznał dopiero co w niemieckiej niewoli, ale może również miłosierdzia, z własnej chęci wziął od niego walizkę i poniósł ją dalej. A potem nieśli ją inni jeńcy bez żadnego rozkazu konwojentów. I znów ten Niemiec. Ale ja nie. I nikt mi nie powiedział ani słowa. W pewnej chwili napotkaliśmy ciągnące drogą długie, próżne tabory. Woźnicy oglądali się z zainteresowaniem. Niektórzy stawali na kozłach swoich wozów, gapili się i wkrótce zrozumiałem, że to ja jestem powodem ich ożywienia i rozjątrzenia, bo różniłem się wybitnie od pozostałych. Mój płaszcz był nowy, długi, obciśle uszyty na miarę, jeszcze nie sprute były patki i w słońcu, które właśnie wyjrzało zza chmur, błyszczały tanim złotem nieobcięte jeszcze guziki. Dobrze było widać, że jestem oficerem świeżutkim, dopiero co złapanym. Być może także ten widok strącenia z piedestału takich przyjemnie podniecił. Jakiś przejaw sprawiedliwości. Ale chyba w ich głowach, nafaszerowanych pogadankami politycznymi, nie mogło się pomieścić, że tak samo mogliby prowadzić ich dowódcę kompanii. Doszli więc do zgodnego przekonania, że jestem z tamtej strony. Złapali cię ty, wywłoko Własowska! Rozstrzelać gada! Krzyczeli ze wzburzeniem woźnice, pełni tyłowego gniewu. Patriotyzm zawsze najbardziej kwitnie na tyłach, dokładając jeszcze to i owo z grubej lufy. Mieli mnie za jakiegoś międzynarodowego oszusta, którego jednak w końcu udało się złapać. I teraz ofensywa ruszy jeszcze szybciej i wojna wcześniej się skończy. Co im mogłem odpowiedzieć? Nie wolno mi było wymówić nawet jednego słowa, a tu każdemu z osobna trzeba by opowiedzieć całe swoje życie. Jak mogłem dać im do zrozumienia, że nie jestem dywersantem, że jestem ich przyjacielem, że dla nich tu się znalazłem? Uśmiechałem się tylko. Patrząc w ich stronę, uśmiechałem się do nich, krocząc w aresztanckim dwuszeregu na etap. Ale moje wyszczerzone zęby wydały się im jeszcze gorszym urąganiem, więc z jeszcze większą zapalczywością i wściekłością wyzywali mnie i wygrażali pięściami. Uśmiechałem się, dumny, że nie zostałem aresztowany za kradzież, ani za zdradę, ani za dezercję,
tylko za to, że udało mi się przeniknąć domysłem wstępne tajemnice Stalina. Uśmiechałem się dlatego, że miałem nadzieję, iż może jeszcze potrafię trochę polepszyć nasze rosyjskie życie. A moją walizkę tymczasem niósł kto inny. I nawet nie czułem przez to żadnych wyrzutów sumienia. I gdyby nawet sąsiad mój, którego zapadłą twarz pokrył już dwutygodniowy miękki zarost, a oczy były pełne cierpienia i wiedzy o życiu, skarcił mnie teraz w najjaśniejszej ruszczyźnie za to, że uwłaczyłem czci aresztanta, zwracając się o pomoc do konwoju, że wynoszę się nad innych, że jestem butny, ja bym go nie zrozumiał. Ja po prostu nie zrozumiałbym, o czym on mówi. Przecież jestem oficerem. Gdyby siedmiu z nas musiało umrzeć na tej drodze, ósmego natomiast konwój mógłby uratować, to co mi wtedy przeszkadzało zawołać: sierżancie, jak ratować, to mnie. Przecież jestem oficerem. Oto czym jest oficer, nawet kiedy jego epolety nie są błękitne. A gdyby jeszcze były błękitne? Gdyby miał wbite do głowy, że nawet wśród oficerów on jest solą ziemi, że powierzono mu ważniejsze zadania niż innym i że wie on więcej niż inni i że za to wszystko ma on prawo wciskać więźniowi łeb między nogi i dopiero w takim stanie wpychać go do rury? A dlaczego nie? Przypisywałem sam sobie bezinteresowną ofiarność, a tymczasem byłem gotowym materiałem na oprawce. I gdybym za czasów Jeżowa trafił do szkoły NKWD, być może dla Berii byłbym w sam raz. Niech w tym miejscu zamknie książkę czytelnik, który oczekuje, że będzie ona obrachunkiem politycznym. Gdybyż to było takie proste, że są gdzieś te czarne charaktery w czarnych zamiarach wykonujące swoją czarną robotę i że trzeba tylko umieć je rozpoznać i zniszczyć. Ale linia podziału między dobrem a złem przecina serce każdego człowieka. A kto gotów jest odciąć kawałek własnego serca? W trakcie życia linia ta ulega przesunięciom, to ustępując wstecz przed rozpierającym się radośnie złem, to zostawiając więcej pola świtającemu dobru. Jeden i ten sam człowiek bywa w różnych epokach swego życia i w różnych życiowych sytuacjach zupełnie odmienną istotą. Raz bliżej mu do szatana, innym razem nawet do świętego. Imię zaś nie ulega zmianom i wszystko przypisujemy jednej i tej samej osobie. Nakazał nam zaś Sokrates: poznaj samego siebie. I nad samym brzegiem jamy, do której już chcieliśmy zepchnąć naszych krzywdzicieli, zatrzymujemy się zdrętwiali. Toż to tylko przypadek, że katami zostaliśmy nie my, tylko oni. A gdyby nas tak skrzyknął sam Maluta Skuratow, naczelny oprawca na dworze Iwana Groźnego, chyba byśmy go nie zawiedli. Dobre od złego jeden krok dzieli, mówi przysłowie. Więc chyba i złe od dobrego. Gdy tylko ocknęła się społeczna pamięć tych bezprawi i męczarni, zaraz zaczęto nam ze wszystkich stron powtarzać, pisać, przeczyć. Tam, to jest w NKGB, NKWD, byli także dobrzy ludzie. Znamy tych dobrych. To ci, którzy starym bolszewikom szeptali: trzymaj się, albo nawet podsuwali sznytkę, ale pozostałych już bez różnicy kopali nogami. No, ale niezależnie od partyjnej więzi, czy nie było tam ludzi dobrych zwyczajnie po ludzku? W zasadzie nie powinno było być. Wystrzegano się takich, przy angażowaniu robiono selekcję. Tacy ludzie sami wykręcali się od tej służby jak mogli. Podczas wojny w Riazaniu pewien lotnik z Leningradu, wypuszczony ze szpitala, błagał w przychodni przeciwgruźliczej: znajdźcie coś u mnie, bo mi każą wstąpić do organów. Rentgenolodzy wykombinowali mu zdjęcie z naciekiem gruźliczym i gebiści od razu dali mu spokój. Kto zaś trafił do tej służby omyłkowo, albo wciągał się w roboty i środowisko, albo też był rugowany, wygryzany, sam nawet padał na szyny. A mimo to
Czy nie było nikogo? W Kiszyniowie młody gebista, lejtnant, odwiedził ojca Szypowlanikowa jeszcze miesiąc przed jego ujęciem. Jedźcie stąd, jedźcie. Chcą was aresztować. Czy sam się na to zdobył, czy może matka posłała go, żeby ratował duchownego? A po aresztowaniu przypadek kazał mu jeszcze konwojować ojca Wiktora. Dlaczegoście nie wyjechali stąd? Biadał chłopak. Albo taka sprawa. Miałem w baterii dowódcę plutonu, lejtnanta Owsiennikowa. Nie było dla mnie na froncie bliższego człowieka. Przez pół wojny jadaliśmy z nim z jednej menażki, nieraz pod obstrzałem, między jednym wybuchem a drugim, żeby zupa nie ostygła. Był to wiejski chłopak, o duszy tak czystej i spojrzeniu tak rzetelnym, że ani te nasze kursy, ani ranga oficerska wcale go nie zepsuły. Miał także na mnie dobry wpływ. Stawałem się przy nim łagodniejszy. Wszystkie swoje oficerskie możliwości obracał on tylko na to, aby swoim żołnierzom, było wśród nich wielu starszych ludzi, zachować jak najwięcej życia i sił. Od niego pierwszego dowiedziałem się, czym jest dzisiejsza wieś i czym są kołchozy. Mówił o tym bez rozdrażnienia, bez protestu, po prostu jak leśna woda odbija rysunek drzew do najmniejszej gałązki. Moje aresztowanie nim wstrząsnęło. Napisał mi charakterystykę bojową, najlepszą jaką mógł, i zaniósł ją dowódcy dywizji do podpisu. Po demobilizacji próbował jeszcze pomóc mi przez swych krewnych. A był to rok 47, mało czym różniący się od roku 37. W dużej mierze ze względu na niego bałem się podczas śledztwa, że dobiorą się do moich dzienników wojennych, a były tam jego relacje. Kiedy zostałem zrehabilitowany w 1957 roku, bardzo chciałem go odszukać. Pamiętałem jego adres na wsi. Posyłam jeden list, potem drugi. Odpowiedzi nie ma. Znalazłem inną nitkę. Przypomniałem sobie, że skończył Jarosławski Instytut Pedagogiczny. Dostałem odpowiedź: skierowany do pracy w organach bezpieczeństwa państwowego. Dobre. Ale to tym ciekawsze. Piszę więc na jego adres w mieście. Nie dostaję odpowiedzi. Mija kilka lat, wydrukowano Iwana Denisowicza. No, teraz chyba się odezwie. Nie. Mijają jeszcze 3 lata. Proszę pewnego mego korespondenta z Jarosławia, aby wstąpił do niego i przekazał mu list osobiście. Tak się stało, ale korespondent pisze mi: zdaje się, że on nawet Iwana Denisowicza nie czytał. Bo i słusznie, po co wiedzieć, co się tam dalej dzieje ze skazanymi. Tym razem Owsiannikow nie mógł już milczeć i odezwał się. Po zakończeniu instytutu zaproponowano mi, żeby iść do organów, i pomyślałem, że mogę tam pracować z takim samym powodzeniem. Co znaczy tutaj powodzenie? Nie wiedzie mi się nadzwyczajnie na tym nowym polu działania, to i owo mi się nie podobało, ale pracuję bez przymusu i jeśli się nie mylę, nie zawiodę kolegów w potrzebie. Macie usprawiedliwienie, zmysł koleżeństwa. Już się teraz nie zastanawiam nad przyszłością. I to wszystko. Poprzednie listy podobno do niego nie doszły. Na spotkanie ochoty nie ma. Gdybyśmy się spotkali, myślę, że lepiej bym ten rozdział napisał. W ostatnich latach życia Stalina był on już śledczym. W tych latach, kiedy wszystkim po kolei wlepiano po ćwiartce. Jak też się to wszystko poukładało w jego sumieniu? Jaką mgłą zaszło? Ale pamiętając tego dawnego, ofiarnego, czystego chłopaka, czy mogę uwierzyć, że to wszystko zginęło już bezpowrotnie, że nie zostało w nim żadnych żywych pędów? Kiedy śledczy Goldman dał Wierze Korniejowej do podpisu protokół z artykułu 206, dziewczyna dowiedziała się, jakie ma prawa, i zaczęła szczegółowo wnikać w sprawę 17 uczestników ich religijnej grupy. Śledczy wpadł w pasję, ale nie mógł jej tego odmówić. Żeby sobie głowy nie zawracać, zaprowadził ją do kancelarii ogólnej, gdzie siedziało z półtuzina rozmaitych urzędników. Sam zaś wyszedł. Korniejewa z początku czytała akta, potem jakoś pomału zaczęła się rozmowa, może dlatego, że urzędnikom było nudno, i Wiera zabrała się do prawdziwej religijnej propagandy. A trzeba ją znać. Jest to człowiek jakby pełen światła, o żywym umyśle i darze wymowy.
chociaż na wolności pełniła tylko obowiązki ślusarza, stajennego i gospodyni domowej. Słuchali jej z zapartym tchem, czasem tylko pytając o wyjaśnienia. Było to dla nich wszystkich bardzo nieoczekiwane. W sali wkrótce zrobiło się pełno, przyszli z innych pomieszczeń. Powiedzmy, że nie byli to oficerowie śledczy, ale maszynistki, stenotypistki, rejestratorzy, ale w końcu to samo środowisko. Organy i to w 1946 roku. Nie mogę tu zrekonstruować jej monologu. Zdążyła jednak powiedzieć sporo i o zdrajcach ojczyzny, dlaczego to ich nie było podczas wojny z Napoleonem w 1812 roku za pańszczyzny. Toć wtedy byłaby to naturalna rzecz. Ale przede wszystkim mówiła o wierze i o ludziach wierzących. Dawniej, mówiła Wiera, wszystko u was nastawione było na wykorzystanie rozkiełznanych namiętności społecznych, grabić to, co zagrabione. I wtedy ludzie wierzący oczywiście wam przeszkadzali. Ale teraz, kiedy chcecie budować i dążyć do szczęśliwego życia na tym świecie, czemu to prześladujecie najlepszych swoich obywateli? Toż to dla was najcenniejszy materiał. Przecież człowiek wierzący nie wymaga kontroli, nie będzie kratł i nie będzie wymigiwał się od roboty. Macie może zamiar oprzeć sprawiedliwe społeczeństwo na chciwych sopkach i zawistnikach? Właśnie dlatego wszystko wam się wali. Dlaczego plujecie w duszę najlepszych swoich ludzi? Oddzielcie naprawdę cerkiew od państwa, nie wtrącajcie się do niej, nic na tym nie stracicie. Jesteście materialistami, no to miejcie zaufanie do oświaty, że już ona sama, jak powiadacie, da radę religii. Ale po co ludzi aresztować? Tu wszedł Goldman i chciał jej ostro przerwać, ale tamci go zakrzyczeli. A zamknijże się, pomilcz chwilę, gadaj kobieto, gadaj. A jak się mieli do niej zwracać, obywatelko, towarzyszko? To wszystko zabronione albo uwikłało się w umownościach. Kobieto, tak jak mówił Chrystus, tu się człowiek nie omyli. I Wiera dokończyła swego zdania w obecności śledczego. Macie więc tych słuchaczy Korniejewej z Kancelarii Bezpieczeństwa. Czemu to tak łatwo zapadły w nich słowa marnej więźniarki? Wymieniony już Tierechow dotąd wspomina swojego pierwszego skazanego na śmierć. Żal mi go było. Przecież ta pamięć wspiera się na jakimś odruchu serca. Ale tych, co przyszli później, czasem już nie pamięta, już ich nie liczy. Z Tierechowem zdarzył się taki epizod. Pragnąc mi dowieść, że system sądowy za czasów Chruszczowa jest sprawiedliwy, energicznie uderzył ręką w szklaną taflę na biurku i rozciął sobie kiść o ostry skraj. Nacisnął dzwonek, personel na baczność. Dyżurny starszy oficer przyniósł mu jodynę i wodę utlenioną. Kontynuując rozmowę, Tierechow całą godzinę musiał przyciskać watę do rany. Okazało się, że cierpi na niekrzepliwość krwi. Tak jasno ukazał mu Bóg ludzką ograniczoność, a on sądził innych i powodował wydawanie wyroków śmierci. Straż więzienna Wielkiego Domu składa się z ludzi lodowatych, ale przecież jakieś najgłębsze jądro duszy, jakieś jąderko tego jądra powinno było w nich się uchować. N.P. opowiada, że pewnego dnia prowadziła ją na przesłuchanie niewzruszona, niema, bez oka nadzorczyni. I nagle gdzieś obok Wielkiego Domu rozległy się wybuchy bomb. Wydawało się, że zaraz zwalą się na głowę. I oto nadzorczyni rzuciła się do więźniarki, objęła ją w strachu, szukając ludzkiej bliskości i współczucia. Ale bombardowanie się skończyło i już znowu jakby nie miała ludzkich oczu. Ręce do tyłu i naprzód. Ma się rozumieć, że to niewielka zasługa wrócić do człowieczeństwa w chwili śmiertelnego strachu. Tak samo jak nie jest dowodem dobroci, jeśli kocha własne dziecię. To dobry mąż i ojciec. Często tak próbują usprawiedliwić łotrów. Prezesa Sądu Najwyższego Golakowa chwalą niektórzy za to, że lubił uprawiać własny ogródek, kochał się w książkach, odwiedzał sklepy bukinistyczne, dobrze znał twórczość Tołstoja, Korolenki, Czechowa.
No i czego od nich się nauczył? Ile tysięcy ludzi pogubił? Albo na przykład ten pułkownik, przyjaciel Concordii Ossę, który jeszcze we włodzimierskim izolatorze ryczał ze śmiechu, wspominając, jak starych Żydów zamykał do piwnicy z zapasem lodu. W czasie wszystkich swoich awantur tylko jednego się bał, żeby się żona o tym nie dowiedziała. Wierzyła w niego, uważała za szlachetnego człowieka i to było dla niego ważne. Ale czy wolno nam uznać to uczucie za przyczółek dobra w jego sercu? Czemu to już drugie stulecie tak niezwykle sobie oni cenią barwy nieba? Za czasów Lermontowa były błękitne wyłogi, później przyszły błękitne czapki, błękitne epolety, błękitne patki. Postarano się, aby nie tak bardzo rzucały się w oczy. Błękitne galony wolały ukrywać się przed objawami wdzięczności mas. Wciąż zmniejszały się ich rozmiary na głowach i barkach, aż zostały z nich tylko wypustki, wąziutkie otoki, zawsze jednak błękitne. Czy to tylko maskarada? Albo może wszelka czerń chce, choćby od czasu do czasu, obmyć się z grzechów w niebieskim błękicie? To niebrzydka konstrukcja myślowa, ale kiedy człowiek się dowiaduje, jakim sposobem szukał kontaktu ze świętością taki na przykład Jagoda, pewien naoczny świadek z otoczenia Gorkiego, który w tym okresie znał się bliżej z Jagodą, opowiada. W majątku Jagody pod Moskwą w przedsionku ruskiej łaźni stały ikony, specjalnie po to, aby Jagoda ze swoimi kamratami, już wyzbywszy się szatek, mogli strzelać do nich z rewolwerów przed pójściem do kąpieli. Jak rozumieć zjawisko łotrostwa? Co to takiego? Czy jest w ogóle coś podobnego na świecie? Łatwiej byłoby nam powiedzieć, że to niemożliwe, że takich ludzi nie ma. Baśń dla dzieci ma prawo do wprowadzania postaci łotra dla uproszczenia obrazu, ale kiedy wielka literatura światowa dawnych wieków podsyła nam wciąż nowe i nowe postaci czarnych jak smoła łotrów, robi to Szekspir i Schiller i Dickens, to mamy wrażenie, że jesteśmy w teatrze marionetek, że to nie odpowiada współczesnej wrażliwości. I najważniejsze, jak autorzy charakteryzują tych łotrów. Te czarne charaktery zdają sobie doskonale sprawę, że są właśnie takimi i że ich dusze są czarne. Tak właśnie rozumują. Nie potrafię żyć, nie czyniąc zła. Niechże poszczuję ojca na brata. Dajcie mi się ponapawać cierpieniami mojej ofiary. Jago zupełnie wyraźnie nazywa swoje pobudki i cele czarnymi, zrodzonymi z nienawiści. Otóż w życiu tak nie bywa. Aby uczynić zło, człowiek musi najprzód uznać je za dobro, albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem. Taka już jest na szczęście natura człowieka, że dla swoich czynów musi on szukać usprawiedliwienia. Macbeth nie mógł usprawiedliwić swoich czynów w sposób wystarczająco zasadny i zagryzło go sumienie. Zresztą nawet Jago jest tylko barankiem. Dla wyczerpania fantazji i sił duchowych szekspirowskich łotrów wystarczało jakieś 10 trupów. Wszystko dlatego, że nie mieli oni ideologii. Ideologia. To ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu i koniecznej wieloletniej odporności zbrodniarzowi. Potrzebna mu jest teoria społeczna, która pomoże mu przed sobą samym i przed innymi wybielić własne postępki i słyszeć nie wyrzuty, nie przekleństwa, tylko pienia pochwalne i wyrazy czci. W ten sposób inkwizytorzy szukali oparcia i usprawiedliwienia w chrześcijaństwie, konkwistadorzy w chwale ojczyzny, kolonizatorzy w cywilizacji, hitlerowcy w rasie, jakobini i bolszewicy w równości, braterstwie i szczęściu przyszłych pokoleń. Dzięki ideologii wiek XX poznał, co to jest łotrostwo pomnożone przez miliony ofiar. Tych faktów nie można obalić, pominąć, przemilczeć. Kto więc ośmieli się po tym twierdzić, że zbrodniarzy nie ma? A któż te miliony ludzi unicestwił? A bez zbrodniarzy nie byłoby archipelagu. Krążyły wieści w latach 1918-20, że Czeka w Piotrogrodzie i w Odessie
Nie wszystkich skazanych rozstrzeliwała. Ponoć niektórzy z nich byli żywcem oddawani na pożarcie drapieżnikom z miejskich ogrodów zoologicznych. Nie wiem, czy to prawda, czy może plota, a jeśli w ogóle zdarzały się takie wypadki, to ile ich było. Ale nie szukałbym dowodów. Wedle obyczaju błękitnych wyłogów zaproponowałbym im, aby sami nam dowiedli, że to niemożliwe. A gdzież w ówczesnej sytuacji przy panującym głodzie można było znaleźć karmę dla zwierząt? Odejmować od ust klasie robotniczej? To wrogowie i tak muszą umrzeć. Dlaczego by nie mieli swoją śmiercią dopomóc w rozwiązaniu trudności na tym odcinku gospodarki krajowej i w ten sposób przyczynić się do naszego szybszego marszu ku przyszłości? Czy to niecelowe? Oto granica, której nie może przekroczyć szekspirowski czarny charakter. Ale czarny charakter uzbrojony w ideologię przekracza ją, nie mrugnąwszy okiem. Fizyka zna wielkości albo zjawiska graniczne. Nie istnieją one w ogóle dopóki nie zostanie przekroczona pewna znana naturze granica, zaszyfrowany przez naturę próg. Można naświetlać pierwiastek lit żółtymi promieniami, ile dusza zamarzy, nie odda on mimo to swoich elektronów. A wystarczy najsłabszy promień niebieski i już elektrony są wyrwane. Przekroczony został próg efektu świetlnego. Można oziębiać tlen do 100 stopni poniżej zera i poddawać go największemu nawet ciśnieniu. Gaz dalej zostaje gazem, nie poddaje się. Wystarczy jednak zejść poniżej 118 stopni i już jest płynny, zamienił się w ciecz. Wydaje się, że zbrodnia także należy do podobnych zjawisk. Owszem, człowiek może się wahać, miotać całe życie między złem a dobrem, potykać się, gadać, padać, gramolić, żałować za grzechy, potem znowu zapadać, ale póki nie przekroczył progu zbrodni, ma możliwość powrotu i wciąż jeszcze może być w zasięgu naszej nadziei. Kiedy jednak natężenie nikczemności albo jakiś szczególny jej stopień, albo nieograniczoność absolutnej władzy sprawia, że przekracza on ten próg, wówczas opuszcza on ludzką gromadę i być może już bezpowrotnie. Na pojęcie sprawiedliwości od niepamiętnych czasów składają się w ludzkich oczach dwa równe składniki – triumf cnoty i ukaranie występku. Udało nam się szczęśliwie dożyć takich czasów, kiedy to cnota może jeszcze nie triumfuje, ale już nie zawsze szczuta jest psami. Cnocie wychłostanej i mizernej wolno już teraz wejść w swoich łachmanach i zająć miejsce w kącie, byleby tylko siedziała cicho. Nikt jednak nie śmie słowa powiedzieć o występku. Owszem, pastwiono się nad cnotą, ale występku przy tym jakby nie było. Owszem, ileś tam milionów poszło do ziemi, ale nikt temu nie był winien. Jeżeli ktoś ośmieli się zająknąć, no a ci, którzy, to ze wszystkich stron usłyszy wyrzuty, z początku formułowane życzliwie. No, dajcie spokój, towarzysze, no i po co jątrzyć stare rany? A potem już pałką. Ciszej, wy niedorżnięci. Po co też was rehabilitowano? Nawet po ukazaniu się mojej książki pod tytułem Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza, emeryci błękitnych szeregów tak właśnie argumentowali. Po co jątrzyć rany tych, którzy siedzieli w obozach? Że niby ich nerwy chcieli szczędzić. I oto w zachodnich Niemczech w 1966 roku liczba ukaranych sądownie przestępców hitlerowskich doszła do 86 tysięcy. A my zachwystujemy się z oburzenia, nie żałujemy całych kolumn w gazetach ani godzin programu radiowego, po fajerancie przesiadujemy na wiecach i głosujemy, że za mało, tych 86 tysięcy za mało. I po 20 lat im za mało, więcej. U nas natomiast, według opublikowanych danych, skazano około 30 osób. Co dzieje się za Odrą, za Renem, to nas boli. A to, co pod Moskwą i pod Soczi, za zielonymi sztachetami, a to, że mordercy naszych mężów i ojców rozjeżdżają po ulicach i że ustępujemy im z drogi, to nas nie boli, nie wzrusza, bo to jątrzenie starych ran. A tymczasem, gdyby tych zachodnio-niemieckich
86 tysięcy przetłumaczyć na nasze proporcje, to byłoby ich, jak na nasz kraj, ćwierć miliona. Ale w ciągu ćwierci stulecia nikogo z tej liczby nie odnaleźliśmy, nikogo nie ciągaliśmy po sądach. My boimy się jątrzyć ich rany. I jak symbol tej całej czeredy mieszka dotąd na ulicy Granowskiego 3, nadęty pychą, tępy, dotychczas przekonany o tym samym Mołotow, cały przesycony naszą krwią. Co dzień przecina statecznie chodnik i wsiada do długiego, szerokiego auta. Oto zagadka, którą nie my, współcześni, możemy rozwiązać. Dlaczego Niemcy otrzymali przywilej ukarania swoich zbrodniarzy, a my, Rosjanie, nie? Jaka straceńcza droga otwiera się przed nami, jeżeli nie dane nam było oczyścić się z tej szkarady gnijącej w naszym organizmie? Czegoż to może taka Rosja świat nauczyć? W trakcie niemieckich procesów powtarza się to tu, to ówdzie taka zadziwiająca scena. Podsądny ściska rękoma głowę, zrzeka się obrony i o nic więcej już sądu nie prosi. Mówi tylko, że łańcuch jego zbrodni, przypomnianych mu znów i pokazanych kolejno przed sądem, napełnia go wstrętem i że nie chce mu się więcej żyć. To jest największe osiągnięcie sądu, kiedy występek staje się tak godny potępienia, że sam przestępca odwraca się od niego. Kraj, który 86 tysięcy razy z sędziowskiego podium potępił występek i bezkompromisowo odżegnał się od niego w literaturze i wśród młodego pokolenia, rok po roku, stopień po stopniu oczyszcza się ze zbrodni. A my co robić mamy? Kiedyś jeszcze potomkowie nazwą kilka kolejnych naszych generacji pokoleniami mazgajów. Z początku pozwoliliśmy się potulnie wybijać milionami, później zaś troskliwie zabiegaliśmy o spokojną i szczęśliwą starość dla morderców. Co czynić, jeśli wielka tradycja rosyjskiej skruchy jest dla nich niezrozumiała i śmieszna? Co czynić, jeśli zwierzęcy strach przed wycierpieniem choćby setnej części tego, co zadawali oni innym, ma w nich przewagę nad wszelkim poczuciem sprawiedliwości? Jeśli chciwą garścią czepiają się tych przywilejów, co im obrodziły z krwi zabitych. Oczywiście ci, co kręcili korbą maszynki do mięsa, no choćby w 37 roku, dziś są już nie młodzi, mają od 50 do 80. Najlepsze swoje lata przeżyli bez trosk, w sytości i komforcie. I wszelki równoważny odwet już jest spóźniony, już nie można szukać zapłaty. Ale bądźmy wielkoduszni. Nie trzeba stawiać ich przed plutonem egzekucyjnym. Nie trzeba poić ich słoną wodą, obsypywać pluskwami, wiązać w jaskółkę, trzymać na nogach bez snu tygodniami, ani brać pod obcas, ani bić gumowymi polkami, ani zaciskać głów żelazną obręczą, ani upychać ich w celach jak bagaż, żeby leżeli jeden na drugim. Nie będziemy robić nic z tego, co robili oni. Ale wobec naszego kraju i naszych dzieci mamy obowiązek wszystkich ich znaleźć i wszystkich postawić przed sądem. Sądzić trzeba już nie tyle ich, ile ich zbrodnie. Zyskać chociaż tyle, aby każdy z nich powiedział głośno: tak, byłem katem i mordercą. I gdyby słowa te powtórzone zostały w naszym kraju tylko ćwierć miliona razy, zgodnie z proporcją, aby nie zostać w tyle za Niemcami zachodnimi, to może by tego było dosyć. W XX wieku nie wolno przecież przez dziesięciolecia nie znajdować różnicy między zbrodnią sądową a tymi starymi sprawami, których pono nie trzeba jątrzyć. Powinniśmy publicznie potępić samą ideę rozprawiania się jednych ludzi z drugimi. Milcząc o występku, wpędzając go w głąb ciała, aby tylko nie było go widać, my siejemy go i w przyszłości da on jeszcze tysiąckrotne plony. Nie karząc, nawet nie ganiąc złoczyńców, my nie tyle dbamy o spokój ich nędznej starości, ile raczej wyrywamy spod nóg nowych pokoleń wszelkie podstawy sprawiedliwości. Dlatego to młodzi wyrastają na obojętnych. To nie jest wina
braków pracy wychowawczej. Młodzi utrwalają sobie w pamięci, że podłość nigdy w świecie nie podlega karze, zawsze natomiast zapewnia dostatek. Jak nieprzytulnie, jak straszne będzie życie.